Cześć, witajcie na moim kanale. Jak możecie zobaczyć po moim makijażu, jestem w nastroju mocno imprezowym. Tak jest, zazwyczaj nie mam takiego ładnego makijażu albo mocnego. Nie mam tak ładnie ułożonych włosów. Postanowiłam też założyć piękną biżuterię od Hati Hati. Oczywiście linki w opisie. No, tylko że na imprezę nie mogę wyjść, dlatego że na Bali jeszcze imprezownie są zamknięte przez kilka kolejnych dni, ale co zrobić? I tak postanowiłam się pomalować, trochę odstawić i już pomyślałam sobie, że jak makijaż zrobiony, biżuteria założona, to przynajmniej nagram odcinek Top Model. I tak, i dzisiaj sobie obejrzymy pół odcinka 5 sezonu 8. Pół dlatego, że zajmiemy się dziś tylko wyzwaniami, a główną sesję zostawimy sobie na kolejny odcinek i w sumie dobrze będzie to rozdzielić, bo jakoś ciężko mi się oglądało ten odcinek. Powiem wam, że tematem przewodnim są dramy, dramy i jeszcze raz dramy. Pocięłam już odcinek, więc chciałam powiedzieć, że pamiętam, wiem co oglądałam, ale ja już nie pamiętam za bardzo co tam obejrzałam, bo tam jest bardzo mało treści w tym odcinku. Sama się zastanawiam, czy ja będę miała dużo do komentowania pod kątem modelingu, bo tutaj po prostu wychodzą jakieś konflikty, które wygląda na to, że są zaaranżowane przez TVN, ale też z drugiej strony wygląda na to, że niektórzy uczestnicy aż chcą brać udział w tych dramach. To jest już bardzo długi wstęp, także nie będę dłużej przeciągać. Przejdźmy po prostu do pierwszej części odcinka 5 sezonu 8 Top Model. Taki tydzień należał do Claudii Eldursi. Everybody was kung fu fighting! It's me! W mieszkaniach modelingowych nie ma takiego wyścigu i nie ma czegoś takiego, że ktoś ma zdjęcie tygodnia, bo my też nie mamy czegoś takiego, że każdy bierze udział w tej samej sesji. Raczej nie dzieje się tak, że jedna modelka albo jeden model z mieszkania są jakoś strasznie faworyzowani, aczkolwiek wiadomo, że zawsze zdarzają się wyjątki od jakichś różnych reguł. Ja taki wyjątek miałam na przykład w Hongkongu. Byłam tam 2 razy na kontrakcie i za pierwszym razem wszystko z moją agencją było super, za drugim razem jak tam przyjechałam, przepraszam, coś mi się tutaj stało dziwnego z kamerą, postaram się ją wyrównać. Za drugim razem jak przyjechałam do mojej agencji, to oni mieli jakieś duże problemy finansowe i zaczęli robić jakieś takie dziwne rzeczy, takie żeby wzbudzić w nas jakąś konkurencję. Ja z czymś takim się wcześniej nie spotkałam, także w tej mojej agencji wybierano modela tygodnia. I to było bardzo dziwne. Nie pamiętam teraz już, czy oni brali pod uwagę to, ile ta osoba zarobiła w tygodniu. A nie, czekajcie, tam brali pod uwagę tak. Brali pod uwagę zgodność wymiarów, czyli czy się nie przytyło. Brali pod uwagę czystość w mieszkaniach modelek, więc ja tutaj automatycznie traciłam bardzo dużo punktów, bo ja przy drugim kontrakcie nie mieszkałam już w modelkowym mieszkaniu, tylko wynajęłam sobie własne. Plus do tego na przykład były punkty karne, jeżeli ktoś się spóźnił na castingi, jeżeli ktoś się spóźnił do pracy. A punkty takie nie karne, tylko nasze dodatnie były liczone i za każdą pracę zabukowaną. Ja nie byłam nigdy modelką tygodnia, ale jakoś nie zależało mi na tym, bo i tak wtedy, wówczas ze wszystkich dziewczyn, które były w agencji, ja zarobiłam najwięcej kasy, także mi bardziej zależało na tym, żeby sobie dobrze zarabiać, dobrze pracować, niż żeby być modelką tygodnia, która dobrze sprząta mieszkanie modelkowe. Ale normalnie tak się nie dzieje, że agencja wybiera jakąś modelkę tygodnia, że wywieszają najlepsze zdjęcie w mieszkaniu modelek. Zazwyczaj w ogóle nie ma żadnych zdjęć w mieszkaniach modelek. Jedyne co możecie znaleźć to są kompozytki. Bardzo często dziewczyny albo faceci, którzy byli wcześniej na kontrakcie, zostawiają swoje kompozytki gdzieś w mieszkaniu modelingowym. Czasami ściana może być przykryta takimi kompozytkami. To jest bardzo fajne. Nie wiem, czy nadal tak robią modele, czy nie. Wiem, że część osób, które trudnią się modelingiem, ogląda te moje odcinki, także dajcie znać, czy to nadal się dzieje. Ale jaka presja teraz, Jezus. Nie lubią cię tutaj. No, obawiam się, że już to już nastąpiło. Proces nieodwracalny. To jest takie w ogóle absurdalne, ale czuję się winna, że wygrałam. To tak, tutaj jest dużo rzeczy. Pokój zwycięzców. Nie ma czegoś takiego oczywiście w mieszkaniu modelingowym, że jest jakiś specjalny pokój, do którego ląduje najlepsza osoba w tygodniu, bo tak jak mówiłam, zazwyczaj się nie robi takich rankingów, no ale rozumiem, że tutaj na potrzeby programu jest coś takiego stworzone, żeby po prostu była większa konkurencja i żeby ludzi motywować. Jeżeli chodzi o to, że
ktoś, że Klaudia tutaj czuje się trochę winna w związku z tym, że wygrała. Ja jakby rozumiem, o co jej chodzi, absolutnie. To jest ciekawa sprawa, bo rzeczywiście tak się dzieje często w modelingu, że jeżeli w mieszkaniu jest dużo, jeżeli w mieszkaniu mieszkają same dziewczyny, to zazwyczaj jest najgorzej. Naprawdę, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli są i faceci, i dziewczyny, to zazwyczaj jest mniej konfliktów. Najczęściej faceci potrafią fajnie rozładować atmosferę. Możecie się ze mną nie zgodzić, ja po prostu opowiadam o swoim doświadczeniu. I często zdarza się tak, zwłaszcza jeżeli są same dziewczyny, że na przykład, jeżeli mamy 10 dziewczyn w mieszkaniu, to wiadomo, że część z nich nie będzie dobrze pracować, bo zawsze tak jest. I teraz wyobraźcie sobie, że w mieszkaniu są 3 dziewczyny, które super pracują, a reszta ledwo co zdobywa jakieś prace raz na tydzień. Bardzo często jest tak, że w tych dziewczynach, które nie zdobywają pracy, rośnie frustracja i rzeczywiście zaczyna się obgadywanie. W mieszkaniach modelingowych jest bardzo dużo dram. Naprawdę. I w tym odcinku opowiem trochę, jak ja sobie z tym radziłam i jakie moim zdaniem jest najlepsze wyjście z tej sytuacji, ponieważ te dramy nie powinny się w ogóle dziać, dlatego że my jedziemy do pracy. No ale wiadomo, że młodzi ludzie, hormony, nie hormony, do tego jeszcze czasami jakaś zawiść, wiecie, chęć pracy, bo to jest też często tak, że modelki chcą pracować, ale czasami nie zdobywają żadnej pracy z castingów. No i właśnie wtedy jest ta sytuacja najbardziej zaogniona i ja wiele razy czułam się tak na niektórych rynkach, że rzeczywiście jak coś bukowałam i się z tego cieszyłam, to widziałam po prostu takie posępne miny. Z drugiej strony na przykład czasami wyjeżdżałam na rynki, na których ja słabo pracowałam i nie miałam jakichś wyrzutów w stosunku do ludzi, którzy dobrze pracowali. Natomiast też zastanawiałam się, kurczę, dlaczego ja nie pracuję, co tutaj się dzieje. Niestety takie rzeczy się dzieją rzeczywiście, ale jeżeli czujecie, że jeżeli macie mieć takie poczucie winy w związku z tym, że coś wam się udało, to postarajcie się pozbyć tego uczucia jak najszybciej. Jeżeli coś wam się udało, jeżeli włożyliście w to dużo pracy, to sobie na to zasłużyliście i z własnych sukcesów należy się cieszyć. Bo ja cię po prostu nie usłyszałam. Robię drugi raz podejście do swojego zdjęcia, a ty chowasz i mówisz do mnie, a musisz je oglądać, czy tam nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś. Jezu, o co ci chodzi, czemu ty chowasz przy tym zdjęcie? A po co mam cię pokazywać? Ale bo jakby, nie wiem, mam obowiązek ci to zdjęcie pokazać, nie wiem, jakby nie rozumiem, znaczy ja nie rozumiem, nie wiem, ciebie to boli, jeżeli tak, to przepraszam, ale nie wiem, czemu ciebie tak, to boli. Tak, jest dla mnie niemiłe, bo ja bardzo nie lubię kumulować sobie złych emocji, żywić się takimi złymi emocjami. Aha, czyli tutaj jest konflikt pomiędzy Klaudią i Kingą. Ten konflikt już było widać w poprzednim odcinku, że się pojawi, bo Kinga patrzyła tak trochę spod łba. W międzyczasie TVN robił montaż taki, a nie inny. Nie mamy zielonego pojęcia, co tam się tak naprawdę wydarzyło, bo montaż w TVN, znaczy w TVN, w ogóle w telewizji jest taki, że można sytuację obrócić o 180 stopni. I ja też, odnosząc się do tego, co tylko tutaj zostało przedstawione w tym fragmencie, powiem wam, że różni ludzie inaczej sobie radzą z sytuacjami konfliktowymi i niektórzy dążą do konfrontacji, żeby wyjaśnić sytuację, a inne osoby nie chcą tej konfrontacji i czasami nie należy zmuszać nikogo do tego, żeby przedyskutowywać temat, dlatego że okej, dla nas może to będzie najlepszym wyjściem z sytuacji, ale co jeżeli dla drugiej osoby lepiej będzie zaczekać 3-4 dni, żeby sytuacja się jakoś uspokoiła, żeby emocje opadły i dopiero wtedy będzie można porozmawiać. Ja bym radziła, żeby nikogo nie zmuszać do rozmowy, jeżeli ktoś nie jest gotowy, to po prostu nie jest gotowy. Ale inną sprawą jest to, żeby nie zaogniać konfliktu. To znaczy, jak kogoś nie lubicie, to postarajcie się nie rozmawiać ze wszystkimi na temat tej osoby. Może, jeżeli macie taką potrzebę się wygadać, to może jakaś jedna bliska osoba albo dwie bliskie osoby. No bo wiadomo, że trzeba się wygadać, ale nie rozmawiajcie na ten temat z każdą osobą w domu. Dlatego, że wtedy ta druga osoba też pewnie zrobi to samo i zrobi się syf, a nikomu to nie jest potrzebne. Ale Klaudia, szczerze, naprawdę przysięgam, szukasz dziury w całym, miałam dzisiaj mega ciężki dzień, to nie jest kompletnie interpersonalnie do ciebie, kompletnie. No właśnie, jedna osoba chce konfrontacji, druga nie. No cóż, no pierwsza drama w domu jest faktem. Poszedłem tam sobie posłuchać, co się dzieje. A trzecia osoba chce uczestniczyć w dramie. Aż ciekawa sprawa, wydawało mi się, że oni mają tyle tam zadań i jakichś sesji zdjęciowych, że nie będzie czasu na to, żeby się angażować w jakieś nowe konflikty i dramaty. A tutaj Denis
wręcz jest żywo tym zainteresowany. Znowu jest ta awantura cały czas? No nie, no bo jest bez sensu, że się tak kłócicie, no. Podajcie sobie rękę do lasa i nie róbcie. Mam do was prośbę, jeżeli jesteście takimi ludźmi, którzy po prostu kłócą się przy innych, to nie róbcie tak, naprawdę. Ja tutaj mieszkając w tym moim zwariowanym domu, to po prostu mi to wisi, naprawdę, że mieszkam z osobami, z którymi się nie dogaduję, bo ja jestem w stanie sobie dobrze spędzić, przyjemnie spędzić czas sama ze sobą. Dodatkowo też spoza mojego domu mam znajomych, natomiast u mnie w domu na przykład było tak, że moi współlokatorzy darli się na siebie pod moimi drzwiami. I ja później stresowałam się, żeby wejść do kuchni, ponieważ wiedziałam, że zaraz jedna strona mnie włączy w ich konflikt, potem druga strona włączy mnie w ich konflikt. Także, no właśnie, ten odcinek będzie ciężki do skomentowania pod kątem modelingowym, bo tutaj po prostu cały czas są dramaty. Masakra. Dobra, przechodzimy do pierwszego zadania. Mam nadzieję, że tutaj będzie mniej dramatów. Nie pamiętam nawet. Witam na wyścigach konnych. Imprezy takie jak ta to wielkie święto mody. Wasze ekskluzywne zadanie na dziś to przygotować spójny, modowy edytorial. Znany influencer, wujaszek lifestyle i niesamowita, piękna ma fashion. Fajnie, że zapraszają do programu osoby z show biznesu, ponieważ ci ludzie mogą dać uczestnikom dużo porad, mogą się po prostu podzielić własnym doświadczeniem. Jeżeli chodzi o sesje edytorialowe, ciekawa jestem, jak to tutaj będzie wyglądało, bo to wygląda, jakby to już miała być taka właściwa sesja. Edytoriale są bardzo fajnymi sesjami. Zazwyczaj to są po prostu zdjęcia do magazynu, tylko takie bardziej high fashion, w których są odjechane zdjęcia i w których jest jakiś taki motyw przewodni, jakaś taka historia jest. Więc przeglądając te zdjęcia, jeżeli na przykład, bo to edytorial to jest zazwyczaj kilka zdjęć i te zdjęcia układają się w jakąś taką całość, jest bardzo podobny klimat, albo jest ta sama bohaterka, albo jakby to jest historia, która do czegoś dąży. I pracując jako modelka, to ja edytoriale bardzo lubię, dlatego że tam można się po prostu wyżyć w taki sposób artystyczny. Robiąc katalogi, zazwyczaj pracuje się jak robot, jest kilka takich albo kilkanaście podstawowych puz, więc po prostu my robimy zdjęcia na wprost, 45 stopni, 90 tył, zmiana ubrania na wprost, 45 i tak dalej jak robot. Przy edytorialach my możemy robić najdziwniejsze pozy, które nawet nie muszą ładnie wyglądać. Najważniejsze, żeby były ciekawe. I też ubrania zazwyczaj są bardzo ciekawe. Tutaj przy sesjach edytorialowych zazwyczaj jest bardziej awangardowo. Zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądało. Ja wiem, że już oglądałam ten odcinek i pocięłam go na części, ale naprawdę nie pamiętam szczegółów, bo ten odcinek był dla mnie wyjątkowo nudny. Waszym zadaniem będzie stworzenie sesji, tak jak już powiedział Dawid, która ma być spójna. Każda osoba z grupy przynajmniej raz musi pojawić się na jakimś zdjęciu. Każda z grup ma po 30 minut. Aha, czyli oni sami, uczestnicy, będą przygotowywać sesję. Ja mam mieszane uczucia dotyczące takich zadań, bo z jednej strony fajnie, że uczestników uczą tego, żeby mieć jakieś podstawy dotyczące wybierania ubrań, przygotowywania stylizacji, robienia makijażu, ale wydaje mi się, że te pierwsze odcinki powinny być takie trochę spokojniejsze, w sensie, nie, może nie spokojniejsze, ale one powinny po prostu przygotowywać do pracy w modelingu. I być może taka umiejętność, której teraz oni będą się tutaj uczyć, im się przyda, ale bardziej przyda im się to, co jest częściej spotykane, zwłaszcza na początku kariery. Czyli powinni mieć zrobione zdjęcia portretowe, powinni mieć zrobione takie zdjęcia na kompozytkę. Czyli właśnie zdjęcia portretowe, kilka zdjęć sylwetek w bardzo prostych stylizacjach, najlepiej bez makijażu. Powinni mieć zrobione polaroidy. Powinni ćwiczyć chodzenie na obcesach, mogliby ich uczyć tego, jak chodzić po wybiegu, prezentując biżuterię. To jest coś, co autentycznie się przydaje. Mogliby ćwiczyć pozy katalogowe. Naprawdę jest bardzo dużo tematów, które moim zdaniem powinno się na początek przerobić, a potem jako dodatkowe umiejętności właśnie szkolić ich w takim byciu bardziej influencerem, powiedziałabym. Dlatego, że modelki nie muszą przygotowywać swoich własnych ciuchów na sesję. To znaczy, powiem wam tak, kilka razy zdarzyło się tak, że ja na przykład miałam jakąś sesję biżuterii w Malezji, pamiętam,
I rzeczywiście klienci poprosili, żebym przyniosła jakieś swoje ubranie. Ale to zazwyczaj było tak, że oni się pytali mnie, czy mam czarną sukienkę, taką tubę, żeby mieć odkryte ramiona. I ja po prostu przychodziłam w takiej sukience. To zazwyczaj nie każą nam wybierać stylizacji, tylko na przykład mówią, weź ze sobą białą koszulę. Albo weź ze sobą to i to. I to zazwyczaj są mniej profesjonalne sesje. No, to jest takie prace bukowane przez agencje zagraniczne, one odbywają się z udziałem stylisty, makijażysty, fryzjera. Więc to jest ciekawe zadanie, ale moim zdaniem kompletnie niepotrzebne jak na razie. To znaczy, zależy jakie jest założenie tego odcinka i jakie jest założenie top model, bo jeżeli chcecie na początek skupić się na tym, żeby oni wiedzieli, jak pracować jako modele, to jest nietrafione moim zdaniem. Ale jeżeli chcecie im pokazać, jak pracują influencerzy, no to wtedy to już ma więcej sensu. Pierwsza część zadania polega na wyborze odpowiedniej stylizacji. W teamie Wujaszka są Rafał, Marcin, Klaudia Eldursi i Kinga. No tutaj dali oczywiście Kinga i Klaudię do jednej drużyny. Wcale mnie to nie dziwi, ponieważ konflikty najlepiej się sprzedają. Ale akurat nie na moim kanale, bo jak zrobiłam odcinki z telenoweli balijskiej, gdzie jest drama na dramie, to te odcinki mają niską oglądalność, także to ciekawe. No jak usłyszałam, że mam być w grupie z Klaudią, to sobie pomyślałam, okej. To jest bardzo ciekawa sprawa, którą trochę powiążę z modelingiem. Słuchajcie, jak przychodzicie do pracy, to klientów absolutnie nie obchodzi to, czy lubicie drugą osobę, z którą pracujecie. A bardzo często będzie się działo tak, że będziecie pracować z większą ilością osób. Na przykład, jeżeli będziecie robić jakieś pokazy mody, to zazwyczaj jest ponad 20 osób na backstage'u, ponad 20 modelek. I ja często pracowałam z dziewczynami, z którymi się nie lubiłam, a to czasami były jakieś moje współlokatorki, z którymi miałam konflikt. I nigdy w życiu nie dałam po sobie poznać w trakcie pracy, że my się nie lubimy, dlatego że, słuchajcie, prosta sprawa, jeżeli jesteście w pracy, ktoś wam płaci za wykonanie jakiegoś tam zlecenia, to po prostu wykonajcie to zlecenie, a wszystkie jakieś takie prywatne animozje załatwiajcie sobie poza pracą. I to jest właśnie najważniejsza sprawa, więc mam nadzieję, że tutaj nie wyjdzie ten konflikt pomiędzy dziewczynami i nie wpłynie na zadanie. Ja na przykład bardzo nie lubię ludzi, którzy przenoszą swoje prywatne sprawy na sferę zawodową, ponieważ uważam, że jest to skrajnie nieodpowiedzialne i jest to brak szacunku dla klienta, który płaci wam po prostu za wykonanie pracy, a nie za kłótnie i, nie wiem, obgadywanie kogoś. Jest stresik, bo stylizacje są bardzo, powiedziałabym, wyszukane tutaj, nietypowe i musimy to jakoś wszystko zgrać. Takie stylizacje, one są rzeczywiście nietypowe, wyszukane, ale ja uwielbiam pozować z takimi dziwnymi ciuchami. Naprawdę można się wykazać kreatywnością. Takie ubrania najbardziej basicowe, takie minimalistyczne, one najczęściej są noszone i ja sama noszę zazwyczaj jakieś takie właśnie basiki, ale ciężko się z nimi pozuje, bo nie za bardzo jest jak je ograć. Natomiast takie dziwne ubrania, to możecie, tutaj na przykład Ania miała jakieś takie pufki, możecie zagrać coś z kształtami tych pufek. Jeżeli macie kapelusz, to ten kapelusz, ojejciu, z kapeluszem to w ogóle super się, z kapeluszami super się pozuje, bo możecie mieć kapelusz na głowie, można ten kapelusz złapać, można go ściągnąć, można go podrzucić, można go gdzieś tam przełożyć z tyłu. Naprawdę jest po prostu niesamowita ilość opcji, jak możecie pozować. Także takie dziwne stylizacje, nawet jeżeli wam się nie podobają pod takim względem, że nie założyłabym, nie założyłbym, to one jednak są najfajniejsze do pozowania i najciekawiej wyglądają na zdjęciach. Co się wam kojarzy z wyścigami konnymi? Jeszcze chcesz tego? Hajs. Patrzcie, gała, kładź się tutaj. Podzieliliśmy się na... Czyli tutaj robią im zdjęcia wśród ludzi. Fajny trening, bardzo fajny trening, tak żeby po prostu się przełamać i żeby przestać się wstydzić. To jest akurat bardzo przydatna umiejętność i podzielę się teraz z wami moim doświadczeniem. Jak byłam na drugim kontrakcie w moim życiu, to było w Mediolanie, to miałam sesję testową, czyli taką sesję do mojego portfolio, żeby zbudować booka i pamiętam, że zdjęcia z tej sesji miałam później na mojej kompozytce. O Jezu, pamiętam, że było strasznie zimno, to był chyba luty i ja musiałam pozować w podartych spodniach takich luźnych i w koszulce, która cały czas mi spadała, ona była taką koszulką bez rękawków. Strasznie marzłam wtedy.
I było mi dodatkowo niesamowicie głupio, jeżeli byliście we Włoszech, a raczej byłyście dziewczyny, to pewnie kojarzycie, jak to Włosi zazwyczaj krzyczą bella, bella, mi amore. No i ja tam miałam po prostu oświadczyny co drugi dzień od Włochów. A teraz wyobraźcie sobie, że jeszcze dodatkowo ci włoscy amanci cały czas do mnie krzyczą, tak jak normalnie, ale dodatkowo ja jeszcze pozuję, więc zwracam na siebie jeszcze większą uwagę. Ja tam słyszałam cały czas nawet klaksony, naprawdę, nie przesadzam, a najlepsze jest to, że to była jedna z moich pierwszych sesji. Ja byłam strasznie nieśmiała, ale to strasznie. Mi się wydawało, że ja na wszystkich zdjęciach okropnie wyglądam, że w ogóle robię coś głupiego, no naprawdę wstydziłam się niesamowicie. I podczas tej sesji to ja chciałam się zapaść pod ziemię. Ale wiecie co? Ale po tej sesji, już jak skończyliśmy, jak dostałam zdjęcia, to kilka dni później, to po prostu przełamałam się, naprawdę. I ja teraz na przykład nie mam żadnego problemu, żeby pozować przy dzikim tłumie. I nawet jak ktoś będzie mi robił zdjęcia, jacyś ludzie na ulicy, bo zazwyczaj to jednak zwraca uwagę, prawda? Jeżeli jest fotograf, modelka, jeszcze jakaś makijażystka, która sprawdza, czy wszystko dobrze wygląda, no to automatycznie ludzie zwracają uwagę. A dodatkowo jeszcze jak dziewczyny z Europy pozują w Azji, no to nam często robią zdjęcia z ukrycia. Także mnie to w ogóle jakoś nie peszy, nie rusza. I to jest akurat bardzo fajny trening, bo warto jest się przeszkolić w tym, żeby robić to, co mamy zrobić. I ja w ogóle, nawet jeżeli nie planujecie pracować w modelingu, to radziłabym się po prostu nie przejmować reakcjami innych ludzi. Oczywiście wszystko w ramach rozsądku. Wiadomo, że jeżeli zablokujecie ulicę, chodnik, ale ulicę też, jeżeli zablokujecie ulicę albo chodnik i ludzie się będą wściekli, no to może tak nie róbcie, ale jeżeli macie ochotę sobie zrobić po prostu jakąś fotkę na Instagrama, czy gdzieś sobie przypozować, to się nie przejmujcie, że ktoś będzie patrzył. I tak tej osoby pewnie już więcej nie spotkacie w swoim życiu. Dzisiaj byłam świadkiem takiej sytuacji, nie za fajnej. Kolejny dramat. Wal zdjęcia, nie oglądaj. Na mnie się patrzy. To jest, kurczę, dla mnie bez sensu, jakaś taka, nie wiem, przepychanka. Chodź tu i zrób tak, że patrzymy na te konie, stąd, z tej perspektywy, tu, tam. No, każdy człowiek ma coś za uszami. Ta scena wygląda dosyć nieciekawie. Tutaj Denis został pokazany w takim słabym świetle. Natomiast takimi scenami jest niesamowicie łatwo manipulować, bo tak naprawdę nie wiemy, czy ta drużyna nie ustaliła wcześniej, że Denis ma być szefem i ma reżyserować akurat tę scenę, albo właśnie może na zdjęciu miało to tak wyglądać, że on jest takim władczym człowiekiem, po prostu mówi Klaudii, co ona ma robić. Nie wiemy tak naprawdę, a potem dopiero dogrywano te wszystkie wywiadziki. To mogła być czysta manipulacja, dlatego na wszystkie takie jakieś dramaty i konflikty w programach to radzę Wam patrzeć z przymrużeniem oka. Ja tutaj powycinałam dużo scen z tego Top Model, bo po prostu rozwlekali jakieś konflikty niesamowicie. Znowu pojawił się konflikt Kingi i Klaudii, gdzie Klaudia chciała zrobić zdjęcie Kingze. Kinga powiedziała, że ona jej pewnie zrobi złe zdjęcie, ale ogólnie pozowały razem, to znaczy pozowały. Klaudia robiła zdjęcie Kingze, więc tam się przełamały. Strasznie nudny ten odcinek dla mnie był, naprawdę. Nie wiem, czy macie podobne wrażenia, ale no co ja będę komentować czyjś konflikt i mówić, kto ma rację, kto nie ma racji, jak mnie tam nie było. Bez sensu, bo było to kompletnie. Także przejdźmy już do gotowych zdjęć. Zdjęcia wszystkich grup były super. Ale fajne to drugie zdjęcie. Bardzo mi się podoba, jak oni leżą na podłodze. Przepiękna fota. Aha, ja jeszcze Wam tylko powiem, że zdjęcia były robione telefonem, więc naprawdę propsy. Ale musiało wygrać to zdjęcie i ta osoba, która na zdjęciu wygląda... Wow, ale Kinga przepięknie wyszła na tym zdjęciu. Niesamowita fota. Nie dość, że ona jest piękna, to jeszcze zobaczcie, jakie światło jest na jej buzi. Tutaj taki piękny cień się zrobił. Ona po prostu wygląda tak na bogato. Naprawdę przepiękne zdjęcie. Dała najlepiej. O, to ciekawe, bo akurat zestawili zdjęcie Kingi i od razu tuż po tym zdjęcie Klaudii. No to Klaudia w ogóle nie wygląda jak modelka na tym zdjęciu, ale to chyba takie... Nie. Ona chyba nie miała takiego założenia. Znaczy nie wiem, ja jestem w ogóle... Nie za bardzo rozumiem, w jaki sposób
to miał być edytorial, jak tutaj niektóre zdjęcia są od czapy. Mam takie wrażenie, że niektóre zdjęcia wyglądają jak naprawdę takie modelingowe, profesjonalne zdjęcia. Na przykład to, gdzie grupa leży na podłodze, albo to zdjęcie Kingi. O Jezu, przepiękne jest. A potem wjeżdża takie zdjęcie Claudii. I to jakby nie jest zarzut dla niej, tylko nie za bardzo rozumiem, co tutaj się wydarzyło. I też jeszcze jest tak, że są czasami takie edytoriale, że brzydko to trochę określa, ale myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi, że czasami na zdjęciach modowych są tacy ludzie od czapy, powiedzmy. Czyli tak teoretycznie nie pasujący do zdjęcia, ale można tak te osoby wkomponować w zdjęcie, że te osoby będą pasować. Znaczy wyobraźcie sobie, że gdyby panowie ze zdjęcia siedzieli sobie gdzieś w tle, albo nawet nie w tle, po prostu byliby widoczni na zdjęciu, a obok nich albo za nimi modelka robiła pozę high fashion. To by było mega dziwne, ale moim zdaniem byłoby modowo i byłoby bardzo ciekawie. Natomiast tutaj właśnie no, Claudia nie zrobiła takiej pozy modelingowej, ale nie wiem, może takie było założenie sesji. Nie rozumiem za bardzo w ogóle tego zadania, naprawdę nie rozumiem o co tutaj chodzi. I jeszcze tam dwójka modeli z tyłu siedzi i pozuje, nie czaję. Król może być tylko jeden. I dlatego jest królowa, a na imię ma Kinga. No to super. Ja nie widziałam tak do końca wszystkich zdjęć, bo oni bardzo szybko przewinęli fotki, ale zdjęcie Claudii było piękne, także gratulacje Claudia, zasłużyłaś na wygraną. Ja jestem z Krakowa, bo Jeszek Lajsa jest mega znany w Krakowie. Ja go od 6 lat kurde śledzę. Ja dzisiaj z nim rozmawiałam, że ja na jego imprezy chodziłam mając 16 lat, próbując się wbić po prostu. Chodziłam, kłamałam, ile mam, żeby skupić na jego imprezie. Lajsa jest tak znany w Krakowie, że to jest masakra. Mega są znani. Przecież z Maff Fashion mam zdjęcie na Instagramie sprzed 6 lat z ich imprezy. Ja nie wierzę w to normalnie. Kinga, jeżeli to oglądasz, to nic personalnego do ciebie, ale ja mam do was prośbę. Jeżeli ktoś z was, kto ogląda ten odcinek, będzie wyjeżdżał na kontrakt modelingowy, gdzie jeździmy vanami, samochodami na castingi i do pracy, to błagam was, nie krzyczcie przez całą drogę, nie absorbujcie wszystkich tym, co macie do powiedzenia, tylko dajcie innym żyć. Jezu, wiecie, ile razy ja musiałam słuchać jakichś rosyjskich hitów, bo były same Rosjanki na przykład w samochodzie, plus dwie osoby spoza Rosji i musiałyśmy słuchać takie jakieś mega łupanki, albo na przykład bardzo często modelki rosyjskie palą papierosy w środku samochodu, pomimo tego, że większość osób jest niepaląca, albo niektóre osoby czasami w takich samochodach modelingowych zaczynają wyjaśnić swoje konflikty, więc też trzeba się nasłuchać, jak się ludzie wyzywają czasami, albo właśnie opowiadają jakieś historie swoje z życia wzięte i nie ma nic w tym złego, bo wiadomo, że można rozmawiać, ale błagam was, nie krzyczcie i nie trajkoczcie przez całą drogę. Rozmawiajcie po prostu normalnie, takim tonem, że wiecie, rozmawiajcie po prostu w taki sposób, żeby nie każdy w samochodzie musiał być zmuszony do słuchania was. Przepraszam, taka moja osobista wycieczka tutaj. Ponieważ ja do tej pory pamiętam jeszcze, jak mnie to irytowało. Ja już później jeździłam w tych samochodach z takimi słuchawkami specjalnymi, wyciszającymi. Cześć, miło Cię widzieć znowu. Sesja była zaskakująca. Nie spodziewałam się kompletnie, że to będzie coś takiego. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo nagroda, którą wygrała Kinga, ta nagroda jest w ogóle świetna. Mam nadzieję, że Maff i wujaszek Lifestyle też zrobili sobie z nią zdjęcie. To może głupio zabrzmi, ale jeżeli oni by wrzucili zdjęcie z Kingą na social media, to bardzo mocno by jej podbili following. A jeżeli ona będzie chciała też robić zlecenia poza agencją modelingową własną, ale o tym też jeszcze wam opowiem, bo często nie można robić takich zleceń. Natomiast jeżeli Kinga będzie miała duży following na Instagramie, to będzie mogła pracować jako modelka, tak jakby poza agencjami też. Będą do niej bezpośrednio przychodziły zlecenia, więc po prostu będzie miała więcej możliwości zarobkowych. Ale jakby pomijając temat Maff Fashion i wujaszka Lifestyle, to oni w końcu zorganizowali sesję Kindze, taką sesję, Boże, aż się po prostu zacięłam, bo tak się podekscytowałam. To jest nareszcie taka sesja, jaką modele, modelki mają na początku. Więc takie właśnie sesje powinny być w pierwszych odcinkach programu Top Model. Czyli dość naturalny look, przy naturalnym świetle też przede wszystkim fajne, luźne pozowanie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Zróbmy tak i możesz ręce zrobić tutaj.
To jest mega fajne, że mogłam poznać i Julkę, i wujaszka na żywo. No zobaczcie, i to są właśnie zdjęcia, które pojawiłyby się, które mogłyby się spokojnie pojawić na kompozytce, czy można by je było wrzucić do booka. One są bardzo proste, bardzo podstawowe, natomiast na początek właśnie modelki i modele potrzebują tego typu zdjęć. Potem te zdjęcia sukcesywnie podmieniamy zdjęciami z naszych prac, czyli zdjęciami z katalogów, zdjęciami z magazynów, z jakichś printów, kampanii i tak dalej. Ale takie zdjęcia są niesamowicie potrzebne, także apeluję i mam nadzieję, że tego typu sesje jeszcze się pojawią w Top Model, bo oni do tej pory mieli naprawdę fajne zadania i sesje, natomiast one były aż za bardzo wymyślne, mam takie wrażenie. Super foty. Powtórzmy sobie jeszcze raz to przejście. Go! Kolejne zadanie będzie na bardzo wysokim poziomie. Jak bardzo wysoki poziom, to oczywiście według Top Model musi być dosłownie. Przed Wami dzisiaj największa w Polsce ścianka wspinaczkowa. A oprócz tego Karolina Pisaryk. Dzisiaj ja będę Wam towarzyszyć w tej sesji zdjęciowej, no i trochę pomagać. Mam wrażenie, że Top Model próbuje się wybić na tym i zdobyć oglądalność na tym, jak dużo znanych osób zapraszają i jak mają dużo gości specjalnych. Jestem aż, chciałam powiedzieć, zszokowana, ale to chyba nie jest odpowiednie słowo. Jestem naprawdę zaskoczona tym, jak oni mają dużo gości. I w poprzednim odcinku zachwalałam Magdalenę Frąckowiak, więc mam nadzieję, że Karolina też da im jakieś fajne, cenne lekcje, no bo ona naprawdę rewelacyjnie pracuje. Ja w ogóle mam wrażenie, że Karolina Pisaryk może być taką wizytówką programu Top Model, bo ona jest właśnie przykładem, że jednak czasami uda się z tego programu wyciągnąć kogoś takiego, kto pracuje rewelacyjnie w modelingu. Oczywiście ona nie jest jedyną osobą, ale ona stała się takim jakby symbolem, mam aż wręcz wrażenie, że no jednak trochę modelingu w tym Top Model jest. Łukasz Dziewic, wasz fotograf. Brawa. Łukasz Dziewic to uznany fotograf modowy i portretowy. A ja miałam sesję z Łukaszem Dziewicem, kilka lat temu w Warszawie jeszcze i właśnie pamiętam, że mieliśmy streetową sesję, to znaczy na ulicach Warszawy po prostu robiliśmy foty w okolicach Pałacu Kultury. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć te zdjęcia, chociaż nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. Przeszukam komputer, jak znajdę, to gdzieś tutaj wkleję. Bardzo fajny chłopak, nie wiem, jakim człowiekiem jest teraz, ale mi się z nim super pracowało, bardzo wyluzowany i naprawdę dobre flow złapaliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje, podczas naszych zdjęć. Jak się pewnie domyślacie, wchodzimy na górę, więc postarajcie się nie mieć przerażenia w oczach. Aha, dobrze, że jest ten dźwig. Dobrze, dlatego że, kurczę, wejście na taką ściankę spinaczkową to jest naprawdę hardcore. Ja kiedyś próbowałam wejść na zdecydowanie mniejszą ściankę i weszłam chyba na 3 stopnie i spadłam. Także nie poradziłam sobie kompletnie. Kolejna skomplikowana sesja i takie sesje jak najbardziej zdarzają się w modelingu. Nie mówię, że nie, bo są takie sesje, są też sesje podwodne. Wszystko jest możliwe, tylko zastanawiam się, czy to jest sens, żeby tak dużo tak trudnych zadań albo tak dziwnych zadań wrzucać do każdego odcinka. Fajnie, gdyby oni na przykład dali jedno takie zadanie ekstremalne, a później takie zadanie, które rzeczywiście dzieje się na co dzień w modelingu, na kontraktach. No nie wiem, ciekawe to jest naprawdę i myślę, że ta sesja może być fajnym wyzwaniem. W ogóle przepraszam, jeżeli będziecie słyszeli szczekanie, ale sąsiad ma teraz ponad 20 psów, bo mu się urodziły, znaczy mu, ich psom się urodziły nowe szczeniaki i czasami jest po prostu głośno przez kilka godzin. Ale wracając do sesji, no mówię, fajny pomysł, na pewno super to będzie wyglądało, bo tutaj jeszcze na tej ściance są niesamowite kolory, tylko za dużo takich ekstremalnych rzeczy jest, a fajnie jakby też pokazali takie zdjęcia, które naprawdę są niezbędne nam w zawodzie. Przygotowaliśmy dla Was pewnego rodzaju haczyk w postaci butów. Butów, które nie do końca mają zastosowanie na tego typu ściankach. Fajnie. Zwycięzcy tego zadania, czyli chłopak i dziewczyna, wygrywają sesję reklamową marki obuwniczej. A dzisiejsze zadanie będzie inspirowane hashtagami, które zaraz od nas otrzymacie. Jeden hashtag na dwie osoby, będziecie się nim dzielić. Pierwszy hashtag... Ale czad! Jakie oni mają nagrody? Ja wiem, że pewnie ta firma, dla której zwycięzcy będą robili kampanię reklamową, to ma taką reklamę teraz dzięki TVN-owi, dzięki Top Model, że wszystkim się to opłaci, więc oni nic nie ryzykują, ale to jest naprawdę moim zdaniem bardzo super.
bardzo super. To jest po prostu super. Z Rafałem nasza relacja jest dość napięta, wydaje mi się. On tak próbuje udawać, że wszystko jest w porządku, ale ja twardo nie. Ja twardo po prostu jestem nastawiona raczej negatywnie do niego. I jest strasznym hamem. O matko, czyli kolejny jakiś konflikt, który... Sandra, ja rozumiem, że to jest program telewizyjny, ja rozumiem, że pewnie cię scenarzyści tego odcinka tam nakręcali, że weź się wygadaj, weź nagadaj trochę na Rafała, ale nie rób takich rzeczy, bo sama sobie zaszkodzisz, naprawdę. Już nawet pomijając kwestię tego, czy wy się lubicie, czy się nie lubicie, kto zawinił, nie rób takich rzeczy, bo ja oglądając ten odcinek, ja już obejrzałam połowę odcinka, to naprawdę odniosłam wrażenie, że zachowujesz się nie fair, a ja nie wiem nic na temat waszego konfliktu, także samą siebie stawiasz w bardzo złym świetle. Jeszcze nazywanie kogoś hamem jest takie trochę słabe, bo możecie się nie lubić i inaczej by to wyglądało, gdybyś na przykład rozmawiała z kimś, z jakąś koleżanką swoją i właśnie się żaliła, że o, mam coś do niego, a inaczej, jeżeli udzielasz wywiadu na temat tego, że jakiś inny uczestnik jest hamem, słabo to wygląda. Taka drobna rada, naprawdę. Zawsze na szczycie. I czajcie, po prostu sobie wziął z lodówki mój napój i sobie wypił, a było napisane wielkimi literami po prostu Sandra, 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 Sandra. I to mogę się założyć, że to był on, bo on taki jest. O matko, jak jakiś owoc na koloniach. Ja też nie lubię, kiedy ktoś dotyka moich rzeczy. Ale widzicie, jak to właśnie wygląda? O takich rzeczach nie mówcie, jeżeli dostaniecie się do programu telewizyjnego, naprawdę. I jak wyjeżdża się na kontrakty modelingowe, to niestety ludzie kradną jedzenie. Tak, mamy jedną wspólną lodówkę i przygotujcie się na to, że wasze jedzenie będzie znikało. Ja chyba nie byłam nigdy na kontrakcie modelingowym, kiedy nie ginęłoby moje jedzenie, znaczy nie ginęło, nie znikało w tajemniczych okolicznościach. Moje napoje były wypijane, moje jedzenie było zjadane. I tak się niestety dzieje. Bardzo często nie dojdziecie do tego, kto wam podkrada jedzenie, kto wam podkrada picie. No bo jak można by było do czegoś takiego dojść? Słuchajcie, ja na przykład, gdzie to było? To chyba w Libanie było. My mieszkaliśmy w 11 osób w pokoju. W Libanie? Tak, tak, w Libanie to było, no w Bejrucie. Naprawdę w kilku miejscach mieszkaliśmy w tak, no było nas tak dużo w jednym mieszkaniu, że nie ma opcji, że dojdziecie, kto wam podkrada jakieś jedzenie, kto wam podkrada picie. No niestety, no tak to się czasami dzieje. Jeżeli to wywołuje aż takie skrajne emocje, to ciężko będzie przetrwać w życiu. Boisz się? Bardzo wysoko? Bardzo? Super! Ja nie będę dla niego miła i nie będę, broń Boże, udawać, że go lubię, bo tak wcale nie jest. No i właśnie dlatego mówiłam, żeby nie udzielać tego typu wywiadów, ponieważ tutaj TVN już poleciał montażem i ewidentnie tutaj zostało pokazane, te urywki wyglądają tak, jakby Sandra chciała dowalić Rafałowi najmocniej na świecie. Być może było tak, że ona mówiła to super ironicznie, na takiej zasadzie, że się po prostu stresowała przed swoim własnym wjazdem na górę. Natomiast jeżeli jesteście w reality show, to tego typu wywiadziki będą właśnie zazwyczaj zmontowane w taki sposób, żeby jak najbardziej podbić jeszcze ten konflikt. No, Sandra wypadła tutaj naprawdę w bardzo słabym świetle i trzeba uważać na tego typu sprawy. Mam nadzieję, że ona nie chciała tutaj Rafałowi dowalić podczas tej sesji i że nie chciała sprawić, żeby on był bardziej jeszcze zestresowany. Szczerze nie wydaje mi się, no ale nie wiemy. Tak to zostało na pewno pokazane w TVN, jakby ona chciała mu dowalić i wręcz sprawić, żeby on się bardziej bał. Tak, nie pozujesz, coś, nie trzymaj się tam na siłę, puść się, nic ci się nie stanie, spokojnie. Pozujesz, wtedy możesz... Widzicie, jaki tutaj jest montaż? Rafał wypada bardzo fajnie. Ja nie mówię, że on jest złym człowiekiem, a TVN manipuluje materiałem, który mają do dyspozycji. Natomiast tak po prostu się robi w programach telewizyjnych, żeby po prostu podbić oglądalność. Teraz Sandra jest tą złą osobą, a Rafał jest tym dobrym, ponieważ nie udziela wywiadów, w których obgaduje innych mieszkańców domu. Pokazać tam troszeczkę. Nie widziałam zdjęcia Rafała, bo Rafał jest taki, że dowiecie się wszystkiego we wrześniu, coś tam. No ja się we wrześniu dowiem, jak wypił mój napój z lodówki. I dla mnie to jest po prostu chamy prostak i to jest wszystko w temacie. No to chyba jest pierwsza osoba, za którą nie przepadam w tym programie.
No zdecydowanie, naprawdę. Wiem, że to może być kwestia montażu, powtórzę to jeszcze raz, ale nie było takiej potrzeby udzielania tego typu wywiadów. Słabe zachowanie, naprawdę bardzo słabo to wygląda. Dużo ludzi tutaj gadają, jednym uchem wpuszczam, drugim wypuszczam. No jestem tutaj, żeby samemu zajść jak najdalej. No właśnie, ja w ogóle też polecam wam mieć takie nastawienie. Oczywiście, jeżeli na wyjazdach zagranicznych zdobędziecie jakichś znajomych, zdobędziecie przyjaciół, no to super, wiadomo, no bo jesteśmy ludźmi, potrzebujemy jakichś bliskich ludzi dookoła nas, ale pamiętajcie o tym, że na pewno zdarzy się w waszym życiu tak, że spotkacie osoby, które was nie lubią. Albo spotkacie osoby, których wy nie polubicie. No takie życie. Ale nie ma sensu rozgrzebywać jakichś konfliktów, nagabywać ludzi przeciwko sobie, obgadywać kogoś. Wiadomo, że czasami trzeba się wygadać, to jest normalna sprawa. Ale jeżeli będziecie nadawać na jedną osobę wszystkim waszym współlokatorom, no to wiecie co, do niczego dobrego was to nie zaprowadzi, wręcz mam wrażenie i powiem wam z mojego doświadczenia, że ludzie się przeciwko wam odwrócą. To jest tak, że jeżeli ktoś psuje atmosferę, no to inni współlokatorzy nie będą go lubić. Bo naprawdę, jeżeli macie dużo pracy, jeżeli jest dużo zleceń, castingów i tak dalej, to wracając do domu, czy wracając do mieszkania modelek, po prostu jedyna rzecz, o której będziecie marzyć, to to, żeby się położyć w łóżku, zrelaksować się i odpocząć, a nie słuchać o tym, że ktoś, nie wiem, wyciągnął wam jogurt z lodówki i że to na pewno on, chociaż nie wiecie, czy to on. Naprawdę czułam się taka bardzo zestresowana. Ej, a nie stresuj, nic się nie stanie, nie stresuj się w ogóle, totalnie. To niczym się nie różni od tego, co jest na dole, tylko tym, że jesteś na górze. Nie ma się czym stresować, chilloutuj. No, ja też bym się stresowała, jakbym była na górze. Podziwiam uczestników, że wykazują się takim profesjonalizmem i że tak świetnie podchodzą do tych zadań. Moim zdaniem w tej edycji jest bardzo dużo utalentowanych osób i nawet tutaj Magda, która powiedziała, że była bardzo zestresowana, że nawet nie wiedziała, że ma lęk wysokości, wjechała na górę i nie widać tego zdenerwowania na jej twarzy. Rewelacja. Pomimo tego strachu i tego, że się tak bałam, to jestem z siebie dumna, że to zrobiłam. I słusznie, powinnaś być dumna, bo zdjęcie jest przepięknie. Uwielbiam kolory na tych zdjęciach. Jaki ty masz hashtag? Power woman. Power w obcasach. To jak w tej sesji, podczas tej sesji pozuje Klaudia, to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, ja wam teraz puszczę przebitki. Ona po prostu wygląda tak, jakby grawitacja nie istniała. Niesamowita dziewczyna. Ona opowiada w tym odcinku dość sporo o swoich traumatycznych przeżyciach. Natomiast podkreśla też to, że ona nie pozwoli, żeby te złe doświadczenia ją demotywowały, tylko wręcz przeciwnie, one raczej mają ją zbudować i nie robić z siebie ofiary. Ja nie będę tutaj puszczała tych przebitek, jak macie ochotę obejrzeć więcej, to zapraszam was do opisu tego filmu. Tam znajdziecie link do TVN Player, gdzie możecie obejrzeć ten odcinek w całości. Ja mam bardzo duży szacunek do Klaudii, dlatego że ona jest idealnym przykładem na to, że nie trzeba być jakąś niesamowicie mocną, głośną i przebojową osobą. Można być cichą osobą, ale to nie oznacza, że jest się nudnym. I moim zdaniem właśnie Klaudia nie jest nudna, jest charyzmatyczna, ale przy tym nie musi krzyczeć, nie musi skakać i nie musi jej być zawsze, wszędzie pełno. Olga, musisz znaleźć pozycję, bo jesteś spięta na każdym zdjęciu. Pewnie to wyglądało bardzo śmiesznie z dołu, ale no, no nie jestem sportowa. Niestety jako jedna z nielicznych, ale po prostu... Niektóre pozy Olgi mi się bardzo podobały. One były dziwne, one były takie fashion, one były takie połamane. Moim zdaniem ta dziewczyna naprawdę bardzo fajnie pozuje. I mi się takie połamane pozy czasami podobają, bo to wszystko zależy od tego, czego szuka klient. Jeżeli szuka na przykład jakiejś bardziej komercyjnej pozy, no to wiadomo, że tutaj pozowanie Olgi mu się nie spodoba. Natomiast ja widziałam kilka poz, gdzie ona moim zdaniem rewelacyjnie wyglądała. A to, że nie jest jakąś osobą, która dobrze sobie radzi ze sportem. Jeżeli mogę coś radzić w takim przypadku, to ja bym jednak radziła trochę postarać się poćwiczyć, ponieważ wytrzymałość fizyczna przydaje się, dlatego że jest dużo takich prac, podczas których my pracujemy po 10-12 godzin. Moim rekordem było 20 godzin ciągiem, potem 5 godzin w samochodzie, gdzie przejeżdżaliśmy z Hongkongu do Shenzhen, czyli do Chin, i potem
przepraszam, z Shenzhen do Hongkongu i w Hongkongu później jeszcze kolejne 12 godzin sesji. No to był chyba mój rekord, bez snu. I po prostu warto jest mieć silny organizm, bo takie sytuacje bardzo często się zdarzają. Jak się kręci reklamy telewizyjne, to bardzo często pracujemy po 20 godzin. 12 godzin to standard. Także radziłabym po prostu troszeczkę się wzmocnić, trochę poćwiczyć, ale wiadomo, że nie musimy być mistrzami w każdej dziedzinie. Ale Olga pięknie wygląda na zdjęciach. Naprawdę niesamowicie. Moim zdaniem są o wiele ładniejsze zdjęcia od tego zdjęcia Olgi, aczkolwiek jest naprawdę śliczne. Przepięknie. Gdy nakręcił się w moim życiu modeling, miałem 21 lat. Wybrałem jedną maczyną agencję w Holandii. No i od tego potoczyło się już w sumie samo. Pracowałem przez 2,5 roku. To jest też troszeczkę duży czas i latałem też całkiem po Europie. Okej, czyli tutaj Denis ma doświadczenie w modelingu, no i wcale mnie to nie dziwi, naprawdę. On ma już 24 lata, dla faceta to nie jest aż tak ważne. Natomiast właśnie zdziwiłabym się, gdyby on nie pracował wcześniej. Ciekawa jestem, co go skłoniło, żeby wystartować w Top Model i jakim cudem agencja z Holandii nie wypromowała go w taki sposób, że nie widać Denisa na wszystkich okładkach na świecie. Znaczy moim zdaniem on po prostu ma naprawdę niesamowity typ urody, który po prostu pasuje do prawie każdego rynku i jest charyzmatyczny, więc dziwna sprawa, ale właśnie być może dlatego zgłosił się do Top Model. I tutaj też pojawia się pytanie, czy to miał być program dla osób, które startują, czy to miał być program ogólnie dla wszystkich. Zastanawiam się, czy to jest fair, żeby wrzucać osoby z doświadczeniem do tego samego worka, co osoby bez żadnego doświadczenia. Nie mówię, że to nie jest fair, bo ja nie znam takich założeń programowych tego Top Model, ale wydaje mi się, że ciekawą sprawą by było, gdyby w programie pojawiły się na przykład tylko świeżynki, które nigdy nie miały doświadczenia żadnego z komercyjnymi zleceniami. No bo pozować chyba każdy kiedyś pozował, nawet koleżance do zdjęcia. I wtedy w programie mogliby pokazać, jak uczą wszystkiego i jak wyglądają postępy ludzi, którzy nigdy nie pozowali. Wow! Kurde, ale on tutaj pozy robi. Jak ci idzie? Jakoś się staram dać z tym radę. O, super! Wow. Konkurencja jest bardzo silna. Jak ja się cieszę, że Ani dobrze poszło teraz przy tych zdjęciach, dlatego że w poprzednim odcinku strasznie jej pocisnęli i naprawdę byłam wkurzona tym, jakimi epitetami zwracano się w stosunku do Ani, zwłaszcza Marcin Tyszka i Michał Piruk, także cieszę się, że na tym zdjęciu wyszła przepięknie i super pozowała. To jest całkiem sporo. No to zdjęcie jest beznadziejne moim zdaniem. Zobaczcie, to zdjęcie ma reklamować buty, a tutaj jednak drugiego buta nie widać, jeden tylko but widać, więc jest beznadziejnie. Ale tu akurat moim zdaniem to nie jest wina Dawida, dlatego że przed chwilą była przebitka, że on robił zupełnie inne pozy, na których było widać obie stopy. Nie mam pojęcia, po co takie zdjęcie zostało wybrane. Jakby wiecie, gdyby to nie było zdjęcie, które ma reklamować buty, to jakby inna kwestia. I tak mi się to zdjęcie nie podoba za bardzo, bo ja nie wiem, co tutaj miało zostać przedstawione, co to jest za historia, jakby o co tutaj chodzi. To wygląda jakby po prostu koleś sobie wchodził na ściankę wspinaczkową, tylko pomyliłby mu się buty. Ani to nie jest fashion, ani to nie jest komercyjne. Ale już jakby pomijając to, czy to zdjęcie jest spoko, czy nie, no właśnie, no to jeżeli to ma być reklama butów, a jeden z butów jest niewidoczny, no to halo, kto wybiera te foty? Wychodzi taka trochę sytuacja, że po prostu masz powieszonego chłopaka, który się buje, ale nie ma żadnej zabawy z grawitacją trochę, wiesz o co chodzi? Potrzebuję trochę szaleństwa w tym. Ja cały czas tutaj słyszę, że jestem za spokojny i od chłopaków, od dziewczyn, od kogokolwiek. No i uważam, że to ma mocna strona. Ej, ale ciekawa jestem, czy w tym odcinku odpadnie Stasiek, bo tutaj nie widziałam jeszcze, jak im poszło podczas głównej sesji zdjęciowej, ale wydaje mi się, że tutaj trochę się jurorzy czepiają, bo zobaczcie teraz na stop klatkę, no ewidentnie daje ciekawe propozycje podczas pozowania, a tutaj jest takie gadanie, że no wygląda jak taki po prostu zwisający człowiek zawieszony na sznurku. No, nie wiem, jak ja tutaj widzę teraz na to, co pokazuje się również na waszym ekranie, to bym się nie zgodziła. Ale zdjęcie, które wybrali, jest naprawdę beznadziejne. Dajesz, Kinga, dobrze! No i super! Super! Jej! Wow. A puść się dwoma rękoma teraz! Wow. A, to w ogóle pytanie. Samowicie!
rewelacyjne pozy. Aczkolwiek to zdjęcie, które zostało wybrane, nie wiem, nie jakoś tam... Wydaje mi się, że Kinga miała fajniejsze i ciekawsze pozy niż ta, która została wybrana. Ale widziałaś przed chwilą Kinga, jak sobie poradziła? No właśnie nie oglądałam, akurat byłam w trakcie poprawek. Wydaje mi się, że Kinga z Klaudią się nie pogodzą. Ojejcie, to już teraz wszyscy nakręcają te dramaty, nawet Karolina Pisarek. I teraz każdy będzie pytał się Klaudii o to, czy widziała Kingę, a Kingi o to, czy widzieli Klaudię. Także, to już widzę, jakie będzie założenie całej sesji. Mam nadzieję, że Klaudii dobrze pójdzie, bo takie manipulowanie i takie podgrzewanie atmosfery jest po prostu głupie i bez sensu. Jak jest, Klaudia? Nie pytaj! Ale co tak źle? Dędam na dość cienkiej linie, wiesz? Wydaje mi się, że Klaudia odczuwa takie zagrożenie ze strony Kingi, a po Klaudii naprawdę widać, że ona jest taka tylko zwycięstwo, a tutaj będę fajna, tutaj coś powiem, ale wydaje mi się po prostu, że to jest wszystko takie fałszywe, że ja nie chcę po prostu w to ingerować. Ale Sandra sobie PR zrobiłaś, naprawdę, ja się powtarzam cały czas, ale Sandra to jest strzał w kolano, jakie ty rzeczy opowiadasz. I możesz takie rzeczy mieć w swojej głowie, możesz się podzielić takimi myślami z innymi uczestnikami, ale opowiadać o tym prosto do kamery to jest strasznie słabe zachowanie. A co w tym złego, że Klaudia przyszła do programu, żeby wygrać? No chyba wszyscy przyszli po to, znaczy chyba każdy zgłaszając się do tego programu jakby ma nadzieję, że wygra. Tutaj akurat w programie Top Model nie trzeba wygrać, żeby być wygranym, bo wystarczy, że się dostanie dużo followersów na Instagramie i już naprawdę macie super pracę i zdobywacie takie zasięgi, że można z tego żyć spokojnie. Co to jest w ogóle za gadanie? I znowu, może Sandra nie miała nic złego na myśli, ale sama się po prostu wkopała, że o takich rzeczach opowiada, jak reżyser odcinku pytał się jej na pewno, bo ja wiem, jak wyglądają te takie wywiady, te takie setki, to zazwyczaj osoby z produkcji po prostu pytają się bezpośrednio o drażniące kwestie. Na przykład mogą się spytać, a co sądzisz o konflikcie Klaudii i Kingi? Przecież wystarczy odpowiedzieć, że mnie to nie obchodzi, albo że to nie moja sprawa, albo powiedzieć, no mam nadzieję, że dziewczyny się pogodzą i tyle. A zdjęcie jest przepiękne. I tak jak mówiłam przy poprzednim odcinku, że Klaudia nie wyglądała jak modelka, to moim zdaniem tutaj wygląda jak modelka. Przepraszam, bo ja w ogóle to mówiłam nie w takim sensie, że ja nie uważam, że ona się nie nadaje na modelkę, bo moim zdaniem Klaudia ma taki typ urody, że się nadaje jak najbardziej na modelkę. Z tego co słyszałam, to ona podobno kiedyś pracowała w modelingu, ale staram się nie szukać żadnych informacji o uczestnikach, dlatego że nie chcę sobie robić spoilerów. Ja nie oglądałam kolejnych odcinków też Top Model nigdy, więc ja to oglądam tak bardzo na świeżo. Więc mi chodzi o to, że ona jak najbardziej ma wygląd modelingowy, tylko no lata są, ma już tyle lat, że agencje by jej zagraniczne nie wzięły już na kontrakt, ale tutaj właśnie na tym zdjęciu wygląda jak modelka, która spokojnie może wyjeżdżać na kontrakty. Miałam sporo współlokatorek z Brazylii, które miały podobny typ urody i pracowały niesamowicie. Głównie przy katalogach oraz przy reklamach telewizyjnych. Zobaczmy, kto wygrał. Chłopak i dziewczyna. Super, ale fajnie. Strasznie kibicowałam Klaudii, więc cieszę się, że wygrała. No i tutaj jeszcze Denis wygrał. Wygląda na tym zdjęciu rewelacyjnie. Także moim zdaniem trafny wybór. Wielki brawa! Zajeżdżamy do domu, no i tak sobie idziemy. Surprise! Jak się macie, kochani, wchodźcie, wchodźcie. Jak się wam śpi tutaj? Bo na pewno nie jesteście przyzwyczajeni, żeby tak w jednym domu tyle osób. To ja teraz wtrącę swoje 3 grosze o tym, jak to wygląda na kontraktach. Otóż, jeżeli można by przyrównać Joannę Krupę do bookerki z agencji, no to bookerzy raczej do naszych mieszkań nie przychodzą w ogóle. To są jakieś bardzo wyjątkowe sytuacje, nie sądzę. Próbuję sobie przypomnieć, czy mi się taka sytuacja przydarzyła. W Libanie mi się tak zdarzyło, w Izraelu, ale tam kontrakty wyglądają trochę inaczej. Natomiast w Chinach nigdy, że nasi bookerzy nie byli w mieszkaniu. Na Tajwanie nigdy. W Tajlandii nigdy. W Mediolanie to w ogóle nigdy. Oni chyba nawet nie wiedzą, gdzie są nasze mieszkania, także to się w ogóle nie zdarza.
Ale to, żebyśmy na przykład zjedli sobie razem kolację, to już czasami się zdarza. To nie jest w ogóle na porządku dziennym. Nie. Ale na przykład, jeżeli ktoś, jakaś modelka ma urodziny, to oczywiście nie wszystkie agencje, ale jest sporo takich agencji, które na przykład zorganizują jakieś fajne wyjście. Ja spędzałam swoje urodziny na Tajwanie, to moja agencja przygotowała mi niespodziankę, przygotowali mi ciasto, jakieś tam wyklejanki z życzeniami. Naprawdę przekochani byli. Dodatkowo jeszcze, kiedy jest Boże Narodzenie, no to też mamy jakąś taką wigilię agencyjną czasami. Znowu podkreślę, że to nie wszystkie agencje, ale bardzo dużo agencji takie rzeczy organizuje. Dodatkowo jeszcze, jak byłam w Libanie, to my mieliśmy wyjścia z agencją 2 razy w tygodniu, ale to nie było żadne obowiązkowe wyjście. Po prostu ten kontrakt dziwnie wyglądał, bo my nie mogłyśmy wychodzić nigdzie z mieszkania. Miałyśmy taki zapis w naszym kontrakcie, że bez pisemnej zgody właściciela agencji nie możemy wychodzić z mieszkania. Więc oni po prostu chcieli nam jakoś urozmaicić czas i zabierali nas na przykład na jakieś kolacje gdzieś tam na rooftopach. Z tym, że tak jak mówię, to nie było tak, że my musieliśmy tam iść, to było tak, że słuchajcie, jak macie ochotę, to o tej godzinie się zbieramy i tyle. Bo czasami zdarzają się też takie pseudoagencje, które na kontraktach będą zmuszały modelki do tego, żeby wychodziły na jakieś kolacje czy na jakieś imprezy. I teraz uwaga, te agencje zarabiają od każdej dziewczyny, która wyjdzie na taką kolację albo imprezę. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie na kontrakcie, tutaj mówię do i facetów i do dziewczyn, jeżeli kiedykolwiek będziecie na kontrakcie, gdzie wasza agencja zmusza was do wychodzenia na imprezy, to wiedzcie o tym, że oni na tym zarabiają i po prostu zbierajcie się i zmieniajcie agencję. Od razu, bo tak się nie powinno dziać. Co więcej, dobrym agencjom modelingowym zależy, żebyście wy nie wychodzili na imprezy, no bo wtedy jesteście wyspani, lepiej wyglądacie, lepiej pracujecie, wiecie, nikt nie chce pracować z modelką albo modelem na kacu. Więc pamiętajcie, jeżeli ktoś was zmusza na imprezę, to zmiana agencji od razu, bo im na niczym nie zależy związanym z modelingiem i prawdopodobnie główną kasę zarabiają właśnie na tym, że będą wysyłać modelki na imprezy. Wróćmy jednak do kolacji, bo skupiłam się na samym fakcie, że ta kolacja jest, ale zobaczmy, o czym jest rozmowa. Każda z nas jest zupełnie inna tutaj i nie ma w ogóle jak się porównywać. Tak, tutaj Ania mówi o tym, że profile modelingowe dziewczyn różnią się od siebie i rzeczywiście tak jest. Jest część dziewczyn bardziej komercyjnych, część dziewczyn bardziej fashion. Są dziewczyny, które są blondynkami, są dziewczyny z ciemnymi włosami, Ania jest ruda. I rzeczywiście one bezpośrednio nie stanowią dla siebie takiej aż konkurencji. Znaczy mogą stanowić konkurencję, ale jeżeli na przykład klient szuka blondynki, no to raczej Nicola dostanie pracę, a nie Ania. Ale to jest moim zdaniem akurat bardzo fajne, że dziewczyny są tak zróżnicowane w swoim wyglądzie. Mówię dziewczyny, bo Ania tutaj bezpośrednio do dziewczyn się odnosiła. Po prostu ja nie lubię cały czas przebywać... Aha, tutaj Joanna Krupa pytała się Rafała, co się dzieje, że zauważyła, że jakiś jest taki przyciszony i pyta się, czy wszystko jest w porządku. No lubię być sam po prostu ze swoimi myślami, poukładać to sobie wszystko. Tutaj tu dziewczyny o włosach, tu im coś nie pasuje, tutaj chłopaki ćwiczą, tutaj no po prostu jest wszystko... Chcesz mieć taki swój czas. Nie ma właśnie czegoś takiego, żeby sobie spokojnie w głowie wszystko poukładać. No ja mu się nie dziwię, że trochę przybiła go ta sytuacja. Na prawdziwych takich kontraktach modelingowych jest tak, że prawie zawsze jesteśmy w jakiejś dużej grupie, niestety. Prawie zawsze. Znaczy niestety, zależy od waszego rodzaju osobowości. Ja też potrzebuję od czasu do czasu mieć tylko czas dla siebie. Podczas pierwszych kontraktów, kiedy wszyscy modele, wszystkie modelki zatrzymują się w mieszkaniach modelingowych, no to nie będziecie mieli spokoju. Najczęściej pokoje są współdzielone, czasami chyba w Libanie miałam najwięcej osób w jednym pokoju, no to byłyśmy w 6 w jednym pokoju. Hardcore, naprawdę niesamowity, a w całym mieszkaniu ponad 10 osób. Masakra. Więc zawsze były jakieś konflikty, zawsze było głośno, nie było wystarczająco dużo miejsca nawet w lodówce. Takie pierdoły, ale wpływają na wasz komfort, ponieważ nie macie takiego swojego własnego miejsca i takiego czasu, żeby się wyciszyć. Dodatkowo jak przychodzicie na castingi, to często się czeka po kilka godzin w hałasie. Wiecie, podczas na przykład castingów do Fashion Weeka w Mediolanie jest kilkaset osób, które się starają o tę samą pracę, więc wyobraźcie sobie tylko, jak jest głośno na tych castingach. Później w pracy. Jak robicie pokaz mody, no to jest kilkanaście godzin czekania czasami.
Naprawdę, czasami jest call time na 7 rano, praca zaczyna się o 10 wieczorem. Na pokazach jest kilkanaście, czasami 20, czasami 30 dziewczyn zabukowanych i facetów jeszcze do pokazu, więc też jest cały czas harmider, rozgardiasz, tu wam każą przejść do jednego pokoju, tam do drugiego. Po prostu jest to strasznie wyczerpujące psychicznie. Ja nie mówię, że to jest najtrudniejsza praca na świecie, natomiast jeżeli są osoby, które potrzebują takiej chwili wyciszenia się, to jest dobra szkoła życia, zdecydowanie to jest dobra szkoła życia. Mam takie wrażenie, że ja się nauczyłam dobrze wykorzystywać wolny czas albo odpowiednio znajdować ten wolny czas. Ja kiedy miałam wolny dzień, to szłam sobie połazić po górach albo robiłam właśnie coś sama i miałam bardzo, bardzo doceniałam ten czas, naprawdę. Więc mam nadzieję, że Rafał się odnajdzie, no ale niestety tak to wygląda w modelingu, że zawsze coś się dzieje i nie jest różowo. A na przykład, jeżeli by spojrzeć na jakieś top modelki, które w ekspresowym tempie zyskały karierę światową, takie jak Jenner, nigdy nie pamiętam, czy to jest Kylie, czy Kendall, Kendall Jenner, no to ona nigdy nie mieszkała na przykład w mieszkaniu modelek, więc to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Ja bym się też nie zdziwiła, gdyby ona miała własną garderobę podczas pokazów. Sporo z was pyta się mnie, jaka jest różnica między modelką a top modelką, no to tu jest taki jeden z wielu przykładów. Słyszałam, że małe troszkę tutaj się dzieją dramy. No była jakaś taka mała sytuacja, była, ale... Aha, czyli teraz jeszcze Joanna Krupa jest zamieszana w rozwiązywanie dramy, no to nie, nasi bookerzy nie angażują się w nasze prywatne sprawy, chyba że są jakimiś plotkarzami niesamowitymi i im się nudzi. Normalnie tak nie jest. Bookerzy skupiają się na zdobywaniu nam zleceń, na castingach, na budowaniu naszego wizerunku, na umawianiu nam sesji zdjęciowych. Ich w ogóle nie obchodzi to, że wy się z kimś nie lubicie, naprawdę. To znaczy, jeżeli macie jakiś mocny konflikt, to oczywiście możecie poinformować agencję, że jeżeli zwolni się miejsce w innym pokoju, no to chcielibyście się przenieść do innego pokoju. Wiadomo, normalna sprawa. Ale tak, no to nie mamy takich pogaduch i mam nadzieję, że Klaudia nie rozwinie tego tematu, bo warto by było, gdyby dziewczyny po prostu same rozwiązały tę kwestię między sobą. Z Kingą, tak? Bo była jakaś drama. Co się stało w ogóle? Tak. Właśnie wszystko zaczęło się od tego, że wyciągnęłam do niej rękę na osobności. Byłyśmy same. Mówię, no Kinga, no wiesz co, może byśmy porozmawiały. A ona mi fuknęła, a ja nie muszę z nią rozmawiać. No więc ja mówię, no kurczę, no takie, no takie bezsensowne te sytuacje, ale jakby mam nadzieję, że udowodniłam, że jakby nie we mnie tkwi problem. Mam wrażenie, że Klaudia po prostu chciała się bardzo mocno wygadać i że po prostu chciała wyrzucić z siebie to, co w niej się działo, ale jednak Joanna Krupa jest... No jest jurorem, jakby ją porównać do świata takiego prawdziwego modelingowego, to ona jest waszym bookerem, to jest osoba, dla której tak jakby no pracujecie w pewnym sensie, więc o takich rzeczach lepiej nie mówić. To znaczy można powiedzieć, że no jest jakiś tam konflikt, ale rozwiążemy to same, ja bym tak powiedziała. I nie zagłębiała się w takie szczegóły, że no ja chciałam tutaj załagodzić, więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia, a ona nie chciała, bo gdyby Joanna Krupa podeszła do Kingi i zadała jej to samo pytanie, no to Kinga by powiedziała, że Klaudia sobie wymyśla i się czepia. Wiecie, to by było takie odbijanie piłeczki. Sesja zdjęciowa Klaudii i Denisa odbędzie się w Londynie. Aha, no to tutaj przynajmniej w końcu mam coś do opowiedzenia o takich kwestiach modelingowych rzeczywiście. Klaudia i Denis pojechali do Londynu do pracy i tego typu prace nazywają się direct bookingami i pojawiają się nie aż tak często, ale są oczywiście. Czyli jeżeli modelka pracuje dla agencji, to albo wyjeżdża na kontrakt modelingowy i na kontrakcie modelingowym chodzi na castingi, stara się zdobyć pracę, czyli tak jakby ma rozmowę o pracę, po kilkanaście rozmów o pracę każdego dnia, albo leci już na konkretną pracę. No i właśnie to jest direct booking. I rzeczywiście tutaj odległości nie mają znaczenia. To nie jest tak, że jak jesteście w Warszawie, to tylko w Warszawie będą was bookować bezpośrednio na pracę. Może być tak, że klient z Australii zabukuje was na jeden dzień pracy i opłaci wam przelot, zakwaterowanie i tak dalej, i tak dalej. W przypadkach kwestii direct bookingu kwestie finansowe są bardzo prostą sprawą, mianowicie klient pokrywa wszystkie koszty, plus dodatkowo mówi wam, ile zarobicie na czysto za to zlecenie. Jak się wyjeżdża na kontrakty zagraniczne, no to tam opowiadałam wam co nieco, że niby wszystko, za wszystko nam płacą, ale to jest wpisane w dług, więc jak zaczniemy pracować, to odpracowujemy i tak dalej. Z direct bookingami jest szybka,
dokładna i pewna kasa, więc to są najfajniejsze prace, jakie można zdobywać. A, i jeszcze direct bookingi są o wiele, wiele lepiej płatne. Jeżeli taką samą pracę zabukowałby ktoś, kto znajduje się na kontrakcie, to zarobiłby mniejsze pieniądze. Nigdy nie myślałam, że tak szybko zdołam zrobić sesję reklamową dla tak dużej marki. Jest to ogromne wyróżnienie dla mnie, brać udział w ogóle w takiej kampanii reklamowej. Brawo, 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 oboje sobie zasłużyliście. I tutaj podoba mi się, że jest sesja na ulicy, czyli to, co Wam mówiłam, że warto jest przełamywać swój wstyd. W takim sensie, żeby po prostu nie krępowali Was ludzie dookoła. Kołnierz, ja gdzieś się spieszycie, musicie mi to pokazać po prostu. Fajne jest to, że byliśmy w Londynie. Tak, super nagroda trafiona w dziesiątkę. Mamy to, brawo! Tutaj trochę mi brakowało tego, że było za mało backstage'u i fajnie by było, gdyby w Top Model opowiedzieli trochę o direct bookingach, gdyby pokazali, jak wcześnie trzeba wstawać do sesji, to znaczy nie wiadomo tutaj, ile godzin trwała ta sesja, bym się chciała dowiedzieć, tak z ciekawości po prostu. Na przykład może kogoś by zainteresowało to, że my podczas takich sesji bardzo wcześnie musimy wstawać. Jeżeli robimy zdjęcia na świeżym powietrzu, to najlepszymi godzinami do robienia zdjęć jest albo wczesny poranek, albo późny wieczór, tak tuż przed zachodem słońca. Wtedy jest najlepsze światło, więc zazwyczaj sesje są bardzo, bardzo wcześnie rano. Musimy wstać jeszcze przed świtem, wtedy przygotowują nam makijaż, robią włosy. Troszkę tego zabrakło. Myślę, że fajnie byłoby się podzielić takimi szczegółami ze świata mody. No i cóż, kochani, na dziś to są wszystkie materiały, natomiast ja chciałam jeszcze tylko podsumować, że strasznie się wynudziłam nagrywając ten odcinek. Mam nadzieję, że on będzie ciekawy, bo ja po prostu teraz mam takie wrażenie, że ten odcinek mój będzie nudny, bo ja jestem taka, co ja w ogóle obejrzałam? Klaudia się pokłóciła z Kingą, Sandra obgadywała Rafała, jeszcze Joanna przyszła na kolację, żeby też, nie wiem czy dowalić do pieca, ale żeby jeszcze dopytać się więcej na temat tych konfliktów. Jest godzina 2:30 w nocy i właśnie skończyłam montować odcinek. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie podziała się końcówka. Czy miałam jakiś błąd na karcie, czy zapomniałam kliknąć nagrywaj, nie wiem. Ale powiedziałam to, co miałam powiedzieć, więc chciałam tylko powiedzieć, bo już mi się język plącze, że wielkie dzięki, jeżeli wytrwaliście do końca, bo ten odcinek chyba był jakiś masakrycznie nudny. Przyłożę się na pewno do następnego odcinka bardziej, bo też mam nadzieję, że będzie ciekawszy. Także wielkie dzięki za to, że jesteście ze mną. Miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!